Dzień dobry, cześć kochani, witam was serdecznie. Wybaczcie w ogóle to całe tło za mną, ale to jest naprawdę najbardziej chyba naturalnie przychodzę jak tylko mogę. Mam podkład na sobie, zrobiłam sobie taką, powiedzmy, że fryzurę, po prostu na szybko. Kończę tutaj przy was makijaż i zmykam. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy dzień i pomijam już moje samopoczucie psychiczne, które ostatnio jest, powiem wam, nie wiem, już się zaczęłam zastanawiać, czy mam jakieś problemy psychiczne, bo naprawdę nie wiem, jestem ostatnio jakaś taka dobita, nie wiem, może ilością obowiązków, bo naprawdę nie wiadomo w co ręce wsadzić, tym brakiem czasu wolnego, jakiegoś takiego odpoczynku, nie wiem, cały czas sobie tłumaczę, że byle do świąt, że może wtedy jakoś tak bardziej wyluzuję, bo ostatnio naprawdę jest taka gonitwa pod każdym względem i taka psychicznie jestem, po prostu mam już tego dość. Lucja dzisiaj pierwszy dzień poszła do przedszkola po chorobie, miała zapalenie krtani, więc tak, żeby po prostu było fajnie, to jeszcze Lucję miałam tutaj w domu pomiędzy pracą i paroma innymi rzeczami. A dzisiaj, słuchajcie, poszła pierwszy dzień do przedszkola z takim pięknym kwiatkiem, który zrobiłyśmy razem w domu, bo dzisiaj mają pierwszy dzień wiosny, ale jej pani przedszkolanka jechała autobusem razem z Łucją i mówi, że wczoraj w przedszkolu była trójka dzieci, że wszystkie są chore, więc nie wiem, czy ona w ogóle będzie miała dzisiaj się z kim bawić. I tak ją posłałam i teraz się zastanawiam, czy dobrze zrobiłam. Chociaż powiem wam, że może i dobrze, co by nie było w tym przedszkolu, bo ja zaraz wychodzę. Naprzeciwko prawie, że mojego domu jest CRT, czyli Centrum Rekreacyjno-Turystyczne i nieraz was tam ze sobą zabierałam. Tam przeważnie zakończenie roku, jest organizowane jakieś ogniska klasowe, bo to jest fajne miejsce takie do takich integracyjnych spotkań. I dzisiaj klasa 4., 5. i 6., czyli też mój Ignacy, mają właśnie tutaj spotkanie i pojechał do szkoły i spod szkoły na piechotę będą tutaj szli, taka wycieczka. No i tutaj ma być ognisko, jakieś imprezki, a ja już się zaoferowałam jakiś czas temu, pomyślałam, że jestem na miejscu i czemu nie, nie myśląc w sumie, jaki to będzie dzień i co tego dnia będzie i troszkę pokomplikowałam sobie życie, no ale cóż, zgłosiłam się, więc idę, a zgłosiłam się do opieki i do pomocy w organizacji, więc ja muszę wcześniej wyjść, na 10 mają tu być dzieciaki, więc ja o 9 muszę wyjść, spotykam się z dwójką rodziców. Będziemy rozpalać ognisko, szykować kiełbaski, szykować im talerzyki, że jak przyjdą o 10, żeby wszystko było gotowe. No i jestem ciekawa, czy ja muszę tam z nimi zostać, czy będę mogła wrócić do domu, tego jeszcze nie wiem. A mam nadzieję, że będę mogła wrócić, bo mamy teraz taki sajgon z mężem, że prawdopodobnie będę musiała iść do pracy, więc po prostu przeproszę i wyjdę, gdyby tak było. No ale to wszystko na telefon już będę z mężem, bo nie jest nic dzisiaj pewne, nic. I ostatnio mam takie dni, które mnie też jakby wyprowadzają z równowagi takiej psychicznej, że wiecie, że ja lubię mieć wszystko zaplanowane, wszystko poukładane, wiedzieć co i kiedy, tak teraz codziennie nie wiem co i kiedy. Ja nie potrafię dnia wcześniejszego zaplanować kolejnego dnia, bo w ciągu tego dnia 30 razy wszystko się zmieni, więc absolutnie bez sensu cokolwiek planować. No a przy moim charakterze i moim trybie życia, kiedy ja wszystko lubię mieć na kartce dosłownie, prawie że rozpisane, każdy mój krok, który zrobię, to jest naprawdę mega ciężkie i trudno mi sobie poradzić z moją głową, kiedy ciągle nie wiem, co to będzie, co będzie zaraz, czy po południu jestem w pracy, czy rano. Kto bierze dzieciaki? Kto zostanie z Lucją? Masakra. Powiem wam, że nie jest łatwo. Jeszcze teraz w tej sytuacji, kiedy moja mama wróciła do pracy, a wiadomo, moja babcia jest, wiecie, po udarze, na szczęście ma opiekę, miało to zupełnie inaczej wyglądać. Miałam ja tam być, też się to wszystko pokomplikowało. No mówię wam, tyle się pozmieniało, ja się tu do was nie odzywam tydzień, a przez ten tydzień mam wrażenie, że wszystko się do góry nogami przestawia. I jak ja wam o czymś mówię, kolejny tydzień nie nagrywam, bo mam szał, to już w ogóle, już tam to jest nieaktualne, bo już kolejna tona się wszystkiego wydarzyła. Dobra, to jest mój cały dzisiejszy makijaż, mega delikatny, ale muszę coś mieć na tej twarzy, zakładam na siebie płaszcz, przebiorę tylko spodnie, bo założyłam takie mega szerokie spodnie, ale byłam na dworze i kropi trochę, założę sobie takie bardziej obcisłe spodnie, żeby mi było po prostu cieplej, wiatr mi nie podwiewał przez nogawkę i uciekam. A potem słuchajcie,
jak wrócę, chciałabym dzisiaj troszeczkę temat świąteczny wprowadzić, już nie będę marudzić i opowiem Wam, co gotuję, co przygotowuję na te święta, bo wiem, że czekacie na taki film. No i co, i mam nadzieję, że... Dobra, nic już nie obiecuję, co chodzi o filmy, ale dzisiaj na pewno powiem Wam właśnie, usiądę z listą na spokojnie i Wam wszystko opowiem, o której wrócę, o której będę wolna, nic nie wiem, ale na razie jedno jest pewne, zaraz wychodzę, więc zabieram Was ze sobą oczywiście. Do zobaczenia. Czekamy na dzieciaki. Na razie nikogo nie ma, tylko ja z jeszcze jedną mamuśką, moją znajomą. Rozłożyłyśmy wszystko i czekamy na dzieci. Dobra, jestem, kochani. Słuchajcie, musiałam wyjść z tej imprezki. Dzieci od groma było, bo to 4., 5. i 6. klasa, zresztą Wam mówiłam, i dwie nauczycielki. Fajnie, że przyjechały tatuś jeden, który rozpalał ognisko, i były aż 4 mamuśki razem ze mną, więc bardzo fajnie, bo tak się trochę odchamiłyśmy, jak ja to mówię, bo sobie pogadałyśmy. Tak naprawdę rozłożyłyśmy wszystko, co trzeba, a potem to już sobie siedziałyśmy przy herbacie i dyskutowałyśmy. No ale już każda z nas stwierdziła, że wystarczy i wracamy do domu. Ja jeszcze poinformowałam, że dzisiaj jestem i nie pracuję, więc jestem gotowa przyjść i pomóc im sprzątać, jak będą kończyć, więc pójdę przed 13 jeszcze pomóc pozbierać wszystko, ogarnąć, posprzątać i odbiorę już od razu Ignacego. Nie będzie musiał do szkoły wracać, bo oni już nie wracają na lekcje, tylko wracają po to, żeby do autobusów powsiadać i do domu wracać. Więc jego zgarnę i polecę po córkę na przystanek autobusowy. Pech jeszcze taki, słuchajcie, że paczkomat u mnie w Radomierzycach nie działa. Ja teraz powystawiałam paczek na Vinted. Paczek, nie paczek, tylko kosmetyków trochę powystawiałam na Vinted i sprzedałam troszkę paczek, udało mi się większość wysłać, a wczoraj z jedną szłam i już paczkomat był taki wygaszony. Zadzwoniłam na numer, tam taki jest, wiecie, żeby uzyskać jakąś tam informację, na paczkomacie jest numer podany, się świecę. Zadzwoniłam i oni mówią, że tak, wiedzą o tym, że jest awaria w Radomierzycach, natomiast nie wiedzą, kiedy będzie naprawiony. A ja dzisiaj kolejną paczkę sprzedałam i dobrze wyszło, że w sumie jutro jadę z Zgorzelca, jeżeli u nas nie uruchomią tego paczkomatu do jutra, to jutro pojadę i będę musiała w Zgorzelcu po prostu nadać te dwie paczki do innego paczkomatu włożyć, po prostu, to chciałam powiedzieć. Poczekajcie, muszę wziąć łyka kawy, bo mi w buzi zaschło. Ale fajnie, bo się tak nagadałam. Nie mam takie mamuśki w klasie Ignasia, ale to już Wam mówiłam, powtarzam to lata. Ogromnie się cieszę, że taką mam klasę. My od 1. klasy podstawówki, a będziemy razem aż do 8. klasy podstawówki, mamy tak genialny kontakt. Wiecie, że jestem w 3. klasowej. Z mamuśkami z 3. klasowej mam genialny kontakt i z każdą inną, no może nie ze wszystkimi, no wiadomo, nie da się ze wszystkimi. Natomiast jest taka grupka nasza, że jak my się spotkamy, to jest po prostu rozmowa, rozmowa, rozmowa i rozmowa, dlatego że mamy podobne w ogóle prace, podobne myśli, podobne jakieś takie patrzenie na świat, naprawdę no, coś niesamowitego. Ta nasza grupa, która się to właśnie zebrała, to jest dla mnie największy zachwyt. Fajnie, że Ignacy lubi swoją klasę, bo ja bardzo lubię rodziców z tej jego klasy, naprawdę. No, to jest fantastyczne, że zawsze, gdy się spotkamy, to się nagadać nie możemy. I jeżeli z jedną z mamusiek się umówiłam właśnie, że o 1. się spotkamy i też mi pomoże tutaj poogarniać wszystko po tych dzieciakach. Dzieci już duże, powinny same wszystko sprzątać, ale wiecie, żeby to, co jeszcze nie otwarte, pozabierać, przydać na następną imprezę, jakieś tam kubeczki, talerzyki i tak dalej. Dopilnować te dzieciaki, żeby po sobie posprzątały, pozabierały wszystkie rzeczy, żeby te plecaki nie pozostawały i jakieś tam inne bidony i cuda nie widzę. No więc tak, a ja teraz, słuchajcie, usiadłam, mam chwilkę, przygotowałam tylko kotlety, które będę smażyła, jak już dzieciaki wrócą, ziemniaki obrałam, więc mam chwilę, żeby pogadać, do Was tu mam karteczkę. Co ja robię na święta wielkanocne? Od razu powiem, że bez szału. Nie będzie tu żadnych jakichś ekstrawaganckich potraw, żadnych faszerowanych jaj, czy jakichś nóżek w galarecie. Ja, moje pierwsze, pamiętam, wielkanoce, które urządzałam już tutaj w domu, że ja, jeszcze żyła babcia mojego męża i dziadek, tutaj mieszkali, to tak dla nich szykowałam i tak bardzo się chciałam popisać, tak dużo potraw zrobić i bardzo dużo tego jedzenia marnowało się i nie robię już tej głupoty, teraz robię jak najprościej, więc u nas zazwyczaj i w tym roku też tak będzie, nie robię jajek w majonezie, jajek w sosie tatarskim, tylko gotuję jaja, które osobno kładę i robię 3 osobne sosy, nie mówiąc o tym, że jak ktoś chce z majonezem, to sobie posmaruje po prostu majonezem, ale robię, więc w tym roku gotowane jaja, będzie sos tatarski, sos musztardowy i sos chrzanowy. Te wszystkie sosy super pasują do jaj,
Ale też super pasują do jakichś wędlin. Więc na pewno takie sosy będą osobno przygotowane, więc to jest to, co robię. Na 100% robię żur na własnym zakwasie, jak co roku. Na 100% będzie pieczona biała kiełbasa. To też jest taki must have. Będzie jakiś półmisek z wędlinami. Muszę kupić dobre jakieś szynki wędzone, jakieś suche kiełbaski. Takie, żeby móc położyć na chleb albo po prostu zjeść do sałatki. I to wszystko z głównych takich potraw. Do tego będą jeszcze trzy sałatki, takie, które zawsze się sprawdzają, nasze sprawdzone sałatki. Pierwsza to sałatka jarzynowa, która zawsze musi być na każde święta. Druga sałatka to sałatka porowa. Też już nieraz Wam o niej mówiłam, przygotowuję ją za każdym razem i ona genialnie do różnego rodzaju mięs pasuje. Genialnie. To jest surowy por, tylko tą białą część kroimy. Ślinotok. Nie pytajcie mnie o proporcje, bo ja nigdy nie robię według proporcji. Po prostu, nie wiem, ze trzy pory te białe części tak bardzo drobniutko szatkuję, bo por jest dość ostry, więc tak bardzo drobniutko. Gotowane jaja do tego idą, też pokrojone w kosteczkę. Pieczarki, które ja wcześniej, takie normalne pieczarki, nie marynowane, kroję w kosteczkę i odrobinkę podsmażam. I dopiero dorzucam do tej sałatki kukurydza. I to jest wszystko do tej sałatki. Sól, pieprz, majonez. Taka sałatka jarzynowa, tak jak powiedziałam. A trzecia sałatka to będzie makaron, dość drobny makaron, akurat teraz wymyślałam, że będą takie kolanka, wędlina jakaś chuda i to też najlepiej w plasterkach, żeby była, i dopiero te plasterki w kosteczkę kroimy. Do tego zielony ogórek, dość sporo tego zielonego ogórka, ze trzy ząbki czosnku, makaron, ogórek, szynka, kukurydza, tak, to wszystko. Czosnku ze trzy ząbki takie przyciśnięte i majonez z jogurtem naturalnym mieszany, czy ze skyrem. Tak, i te trzy sałatki. Mamy żurek, biała kiełbasa, sałatka, jaja, sos, talerz wędlin i kiełbas. Koniec z jedzenia. Jeżeli mowa o ciastach, to ja w tym roku robię trzy. Moja teściowa piecze ten Kopenratun Wiese. Nie wiem, czy to ja dobrze wymawiam. Chodzi mi o taki typowo niemiecki tort. To jest kakaowy biszkopt przekładany białym kremem, wiśnie są te kandyzowane i tak dalej. I jest taki wiśniowo-czekoladowo-śmietankowy, więc moja teściowa piecze taki tort. Ja robię ciasta dwa pierwszy raz. Jeden się nazywa krówka z bananami i jest to ciasto bez pieczenia. Jest to ciasto na bazie jakby bitej śmietany, kremówki ubitej z mascarpone i przekładane są herbatniki na zmianę tym kremem razem z krakersami, z kajmakiem i bananami. Po prostu w różnych tam proporcjach, nie wiem, bo to będę pierwszy raz robić i pierwszy raz będę robić, nie pierwszy. Pierwszy raz zmodyfikowany przepis, leśny mak będę piekła, bo on pięknie na stole wygląda. Jest to ciasto bardzo proste, biszkopt, który pieczemy po prostu z dodatkiem szpinaku, żeby był pięknie zielony. Kroimy na dwie części ten biszkopt i jego przekładamy właśnie kremem takim zrobionym też z bitej śmietany i mascarpone, tyle że tutaj dodam jeszcze truskawki pokrojone w kosteczkę do tego kremu. No więc będzie krem, a ten górny biszkopt kruszy się i wysypuje na wierzch, żeby to wyglądało jak taki leśny mech właśnie. Jeszcze na ten leśny mech można troszkę borówek rzucić, owocu granatu, porzeczkę czerwoną, żeby tak piękniej wyglądało, ale nie trzeba oczywiście. I to będzie drugie ciasto, a trzecie to będzie po prostu babka na stół i u mnie jak zawsze będzie to babka cytrynowa, z tego względu, że ona pięknie wyrasta, jest piękna, żółciutka, a dodatkowo jest mokra, nie jest sucha. Ja nie cierpię suchych babek, muszą być wilgotne. Dlatego ja kocham na przykład drożdżowe ciasto, ale tylko tego dnia, kiedy jest upieczone, najlepiej jeszcze ciepłe, bo potem dla mnie każde ciasto drożdżowe robi się suche. I dlatego zawsze stawiam na tą babkę jednak cytrynową. I to wszystko, słuchajcie. I ciastem, krówką z bananami i leśnym mech z truskawkami będę się dzielić pół blachy dla mnie, pół blachy dla mojej mamy, bo moja mama piecze tylko sernik. I ja obiecałam, że po pół ciasta jej oddam, bo u nas w domu też nie potrzeba aż tyle. My na te święta zaczynamy święta w tym domu, potem idziemy na drugie śniadanie do moich rodziców, a w poniedziałek my gościmy, my mamy gości, więc tak się rozłożyły te dni świąteczne i to będę przyrządzała. I to wszystko. Wczoraj posadziłam, mam nadzieję, że nie za późno, rzeżuchę. Pilnuję, żeby miała dobre nawilżenie. I to tyle. Dobra, nie przedłużam, ogarniam troszkę dom i co? I tak naprawdę za godzinę i 15 minut uciekam. A no hej!
Ja już nie wyglądam, ale słuchajcie, jestem cały dzień już za mną. 19 godzina, ja wiem, że powiecie, zwariowała, ale już się wykąpałam, wypielęgnowałam tyle o ile. Jeszcze idę sobie zrobić masaż twarzy, nałożyć jakieś balsamy, jestem po treningu. Z dziećmi już zrobiłam wszystko. Ignacy to po prostu był wykończony po tym całym spotkaniu. Jeszcze tutaj zaprosiliśmy jego kuzyna, jeszcze sobie pograli na PlayStation, potem wyszli na plac zabaw, siostra moja przyjechała i się pożegnali. Dzieci się porozchodziły. A dodatkowo Łucja, słuchajcie, przyjechała autobusem, poleciałam po Łucję i wychodzi jej pani przedszkolanka z autobusu i mówi, Łucja spała całą drogę, a to jest, wiecie, naprawdę kawałeczek. I mówię, naprawdę taka wykończona, bo my dzisiaj, wiesz, Karola, mieliśmy mega intensywny dzień. Kupę godzin na placu zabaw, latania, zabaw sportowych i tak dalej. I jest wykończona. Moje dzieci, to jakby ich w domu nie było, słuchajcie. Łucja sobie leży, maluje, układa puzzle, wszystko na leżąco na dole w salonie. Ignacy leży po prostu wyłożony również na kanapie. Więc super, że wczoraj z Ignacem zrobiłam wszystkie lekcje, że on jest nauczony, że dzisiaj nic nie musimy robić. I ja mogłam na spokojnie, tak naprawdę już w domu, jak już obiad dzieciaki zjadły, ja sobie tak troszeczkę ogarnęłam, za brudno nie miałam, więc nie musiałam za dużo robić, ale właśnie zrobiłam sobie trening i teraz planuję usiąść, zrobić sobie masaż twarzy, nałożyć sobie tam krem. Chcę jeszcze, słuchajcie, przebrać pościel, mimo że dzisiaj nie sobota, ja w sobotę przebieram pościele, ale u mnie w pokoju, dlatego że Łucka, słuchajcie, wyplamiła mi całą pościel swoimi malowidłami. Weszła do pokoju, otworzyła swój taki, mówi, mamo, patrz co znalazłam, takie pudełeczko z cieniami. No i otwierając je, wysypały się te cienie i mam zielono-niebieską poszewkę od kołdry, więc po prostu całą pościel ściągnę i już pójdzie do prania. Dobra, przed świętami nie robię jakichś wielkich porządków, ja już umyłam, słuchajcie, okna u Łucji w pokoju, u Ignasia w naszej sypialni, na korytarzu, na górze i na dole. Została mi łazienka, został mi salon, bo w pokoju gościnnym, w kuchni też już umyłam, więc salon i łazienka mi zostały, ale robię to teraz naprawdę wszystko na raty. Ja zawsze wszystko robiłam na raz, natomiast teraz mam, tak mi się dzień układa, że muszę wszystko robić na raty. Jutro mamy trochę zwariowany dzień, ale jutro też planuję, słuchajcie, nagrywać dla Was vloga i może nawet food haul uda mi się nagrać, taki ostatni przed świętami. Dlatego, że jutro ja na pewno idę na rano do pracy. Dzieci do szkoły, ja do pracy i jestem do popołudnia w robocie. Jak wrócę z pracy, to takie zwyczajne gotowanie, pranie, sprzątanie. Bardzo musiała zajść do mojej mamy, żeby odwiedzić babcię. Gdzieś godzina jest 17. Jedziemy, słuchajcie, właśnie na zakupy i mam nadzieję, że będą to ostatnie przed świętami zakupy i że już wszystko kupię i po nic nie trzeba będzie jechać. W razie co w przyszły czwartek jestem umówiona jeszcze na kwasy, ja idę na zabieg, to w razie co sobie coś dokupię, ale żeby nie nosić za dużo, po prostu wszystko takie konkretne chcę kupić, zgrzewy picia, mleka, cukry, mąki, wszystko i listę już ogromną zrobiłam zakupów. I jutro, słuchajcie, po tych zakupach, dopiero na godzinę 19 mój mąż jest umówiony do prawniczki, bo idzie na ostatnie spotkanie przed rozprawą w sądzie. Wyobraźcie sobie, że mamy już termin rozprawy, a nawet nie termin, tylko to już w przyszłym tygodniu, że jest pierwsza rozprawa w sądzie, w związku właśnie z tym, że pozwaliśmy firmę Leroy Merlin. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale idzie pogadać ze swoją radczynią, która razem z nim idzie do sądu właśnie. Więc, żeby konkretnie wiedzieć, wszystko idzie i dodatkowo musi donieść jej jeszcze jako dowód 4 razy nagrane na płyty zdjęcia tego, tych wszystkich usterek, tego wszystkiego, co jest źle, filmiki, które nagrywaliśmy i zbieraliśmy przez ten okres czasu, więc wszystko to mamy, tak jak mówię, mąż właśnie nagrał te 4 płyty jutro i to musimy dostarczyć, więc jutro mamy taki troszeczkę inny dzień niż zwykle. No i w końcu weekend, ale to już nieważne, do zobaczenia kochani w następnym filmie, dziękuję Wam za dziś, trzymajcie się cieplutko, pa pa!